wiedzą Państwo, gdzie jest Janów Lubelski? Myślę, że tak, ale czy wiedzą Państwo, że na tym terenie żyją żubry? Jeśli nie, jeśli chcą Państwo się więcej dowiedzieć o tych zwierzętach, to zapraszam do wysłuchania naszej dzisiejszej audycji z cyklu 100 lat lasów państwowych. Na audycję zaprasza Adrianna Czugała i Paweł Michalski. Zanim zaczniemy, odsyłam Państwa na nasz radiowy kanał YouTube, gdzie mogą Państwo obejrzeć nasze poprzednie audycje, ale także tą dzisiejszą. Będą mogli Państwo zobaczyć żubra z terenów Janowa Lubelskiego. Nie przedłużając, zaczynamy naszą wyprawę z żubrem. Ze mną pan Bartłomiej Kosiarski, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o żubrach. Od kiedy możemy mówić o żubrach na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski? Pierwsze żubry do nadleśnictwa przyjechały w styczniu 2021 roku. Przyjechało małe stado, w sumie liczące 8 sztuk. W partiach po dwie sztuki. W początkowym okresie żubry przebywały w zagrodzie adaptacyjnej. Po około miesiącu zostały wypuszczone na wolność i od tamtego czasu możemy mówić, że mamy żubry w lasach janowskich. A skąd one przywędrowały tutaj? Większość przyjechało z Puszczy Boreckiej, z północy Polski. Natomiast dwa młode byczki przyjechały z hodowli z Nadleśnictwa Kobiór z Pszczyny. Skąd pomysł, żeby właśnie tutaj żubry się zasiedliły? Nadleśnictwo Janów Lubelski realizuje jako jedno z 24 nadleśnictw w Polsce projekt kompleksowej ochrony żubra w Polsce. Projekt ten ma na celu przede wszystkim ochronę żubra, ochronę istniejących stad wolnościowych oraz tworzenie nowych stad żubra na terenie właściwie na całej Polski. Chodzi przede wszystkim o to, że w miejscach, w których te duże stada żubrów przebywają, czyli Białowieża, czyli Puszcza Knyszyńska, czyli Bieszczady, tam już jest przegęszczenie tych żubrów. Co za tym idzie, dużo większa możliwość rozprzestrzeniania się różnego rodzaju chorób. Żubry niestety z racji tego, że zostały uratowane od wszystkich żubry, które żyją na świecie, pochodzą od kilku, właściwie chyba 9 osobników. Stąd ich zmienność genetyczna jest dosyć skromna. W związku z tym są dosyć podatne na różnego rodzaju choroby. W sytuacjach, kiedy dochodzi do przegęszczenia populacji w danym miejscu, ten kontakt fizyczny jest dużo częstszy i przez to dochodzi do dużo łatwiejszego rozprzestrzeniania się tych chorób. Stąd właśnie pomysł, aby tworzyć dużo stosunkowo małych stad na terenie całej Polski. Po przeprowadzeniu badań przez naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ustalono, że Lasy Janowskie są miejscem, w którym te żubry mogłyby przebywać i po wykonaniu odpowiednich czynności, że tak powiem, zadań przygotowawczych w ramach tego projektu, z sukcesem możemy powiedzieć, jesteśmy miejscem, jednym z 8 w Polsce, gdzie można zobaczyć żubry dziko żyjące. Czy te żubry dobrze się tutaj mają? Myślę, że dobrze się mają, ponieważ w zeszłym roku już mieliśmy pierwszy przychówek, narodził się młody byczek, a w tym roku już wiemy, że mamy dwie młode sztuki, jest to młody byczek i krówka. Skąd wiemy, jak wygląda rozród tego stada? Skąd leśnicy biorą takie informacje? Czy to jest obserwacja? To są różnego rodzaju monitoring. Przede wszystkim monitoring stada polega na obserwacjach, które przekazują nam
odczyty z nadajników, które noszą dwie dorosłe krowy. I mamy odczyt, który możemy na bieżąco śledzić, gdzie one przebywają. Poza tym podglądamy ich, ale podglądamy tak nieinwazyjnie, że tak się wyrażę, czyli rozstawiając w miejscach, które lubią te żubry, rozstawiamy fotopułapki i tam się nagrywają, stamtąd mamy ich filmiki i zdjęcia. I stąd przede wszystkim nasza wiedza, ponieważ do bezpośrednich obserwacji bardzo rzadko dochodzi. Żubry to stado nasze, z którego się bardzo cieszymy co do sposobu, jaki ono zareagowało, a mianowicie one można powiedzieć, że całkowicie zdziczały, czyli unikają ludzi zupełnie, chowają się w takich trudno dostępnych ostępach i stąd, tak jak powiedziałem, no, do takich obserwacji bezpośrednich dochodzi dosyć rzadko. My na naszym terenie jeszcze niewiele wiemy o żubrach, więc działania, które podejmują leśnicy z tego nadleśnictwa, są bardzo dla nas ważne. To tak w ramach przybliżenia tego żubrowego tematu. Powiedzmy, jak wygląda taki tryb życia żubra? Z naszych obserwacji, bo do tego się mogę, że tak powiem, odnieść, widzimy, że przede wszystkim żubr jest to taka, można powiedzieć, dzika krowa. Więc jako to krowa przede wszystkim do wyżywienia potrzebuje trawy, czy roślin takich trawiastych ziemnych. I w miejsce, w którym zostały te wypuszczone to stado, dostarcza tego rodzaju żywności. Żubry z tego co widzimy, przebywają właśnie w okolicach, trzymają się mniej więcej w okolicach zagrody, której były wypuszczane. Tam cały czas staramy się je utrzymywać, od czasu do czasu coś tam rzucając im ciekawego do jedzenia, żeby ta zagroda im się kojarzyła z czymś dobrym. Natomiast takie intensywniejsze dokarmianie ma miejsce już teraz, będziemy powoli zaczynać w okresie, zwłaszcza w okresie zimowym. I z tego co widzimy, to na okres zimowy właśnie żubry skupiają się bliżej tej zagrody, natomiast latem i wiosną trochę ich areał jest trochę większy, odchodzą nieco dalej. Myślę, że z czasem po prostu nabywają większego doświadczenia i poznają coraz szerzej teren. Bardzo panu dziękuję za wprowadzenie w nas temat żubrów, temat, który warto zagłębiać. Ja przypomnę, że ze mną był pan Bartłomiej Kosiarski, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski. Bardzo dziękuję. Dziękuję również i zapraszam do Lasów Janowskich. Ze mną jest pan Jakub Myszak, leśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski. Dzień dobry. Dzień dobry bardzo. Wiemy już co nieco o żubrach, ale chcielibyśmy ten temat zgłębić. Chciałabym pana zapytać, ile żyją te zwierzęta? Żubr żył pomiędzy 20 a 25 lat, choć literatura zna przypadki, gdzie żubry w niewoli dożywają 30 roku życia. Jedno najważniejsze pytanie, jaki związek jest między żubrami z tego terenu, a leśnikami z Nadleśnictwa Janów Lubelskich? Jakie działania państwo podejmują? Będąc członkiem projektu pod nazwą Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce, Nadleśnictwo Janów Lubelskich przygotowywało się na przybycie żubrów całym tokiem działań, jakie wcześniej zostały wdrożone. Przygotowywaliśmy się pod tym względem takim, jeżeli chodzi o bazę żerową. Doprowadziliśmy do ładu nasze łąki. Tak samo udało się wydzierżawić od ludzi prywatnych takie zaniedbane łąki, które doprowadziliśmy do stanu użytecznego. Także wybudowaliśmy infrastrukturę, która jest konieczna do wprowadzenia żubrów.
Nie jest to wielka rzecz, ale trzeba było zbudować zagrodę, w której mogliśmy wpuścić te żubry, żeby odbyły kwarantannę. Tak samo tak postawiliśmy na terenie zagrody duży paśnik, magazynopaśnik, który mogliśmy przechowywać i podawać żubrom karmę. Więc to były takie przygotowania. Tak samo musieliśmy zakontraktować weterynarza, który pomagał nam, cały czas nam pomaga przy żubrach. Jest to złożony proces, jaki musieliśmy przejść przed wprowadzeniem do środowiska żubrów. Musieliśmy przygotować też karmę dla żubrów, ponieważ żubry przyjechały do nas w styczniu, to środek zimy, i musieliśmy mieć zabezpieczoną karmę, którą mogliśmy potem żubrom podawać. Tak jak wiemy, żubry w okresie zimowym są dokarmiane, żeby ułatwić im przetrwanie zimy i żeby nie było nadmiernej presji żubrów na okoliczne pola i uprawy. To były działania, które Leśnictwo Janów Lubelskich musiały wykonać przed wprowadzeniem żubrów do środowiska. Jak to wygląda teraz, kiedy to stado już tutaj funkcjonuje, już tutaj żyje? Na tą chwilę Leśnictwo Janów Lubelskich prowadzi w dalszym ciągu opiekę weterynaryjną nad stadem żubrów. Z panią weterynarz staramy się doglądać żubrów w naturalnym środowisku, podglądać. Tak samo dwa razy w roku prowadzimy badania parazytologiczne odchodów żubrów. Sprawdzamy ilość pasożytów w odchodach żubrów. Tak samo co roku kupujemy karmę dla żubrów, którą potem wykładamy. Tak jak wspomniałem, jest to w ramach zimowego dokarmiania żubrów, żeby pomóc żubrom przetrwać zimę i żeby nie było nadmiernej presji na środowisko. Wprowadziliśmy też wzbogacenie karmy, bazy żerowej dla żubrów przez uprawy linii oddziałowych, na których wysialiśmy oziminy. Oziminy są całą zimę zielone i bardzo chętnie są zgryzane przez żubry. Widujemy tam żubry i na tych liniach oddziałowych ślady po ich żerowaniu też są bardzo wyraźne. Także przynosi to bardzo dobry efekt na tą chwilę. Usłyszeliśmy w dzisiejszej audycji, że żubra ciężko jest spotkać, ponieważ zazwyczaj stadami chowają się przed ludźmi, ale jeśli by tak się zdarzyło, że tego żubra spotkamy przebywając tutaj w Lasach Janowskich, jak mamy się zachować? Żubr jest bardzo dużym zwierzęciem i naturalnym odruchem człowieka przy spotkaniu z żubrem jest szacunek do tego zwierzęcia. Sama ta masa, wielkość i to, że żyją w stadach, więc rzadko się zdarza, żeby spotkać pojedynczego żubra, stawia człowieka w takiej sytuacji niekomfortowej. Człowiek w takiej sytuacji powinien się zachować spokojnie, nie być agresywnym, nie być głośnym, tylko po prostu powoli wycofać się do tyłu. Zazwyczaj tak się to dzieje, ponieważ, tak jak wspomniałem, przy tak dużym zwierzęciu naturalnym odruchem człowieka będzie krok do tyłu. I najlepiej, żeby tak zostało. Wtedy żubry nie są jakieś agresywne, aczkolwiek literatura podaje, że matki z małymi, ale to większość gatunków zwierząt dzikich w takiej sytuacji może zachować się agresywnie. To musiałaby być bardzo niekomfortowa jakaś sytuacja, że jakiś grzybiarz czy grzybiarz nie, bo już wtedy ciele jest wyrośnięte, ale to na wiosnę musiałby po prostu ktoś wejść w to miejsce, kiedy przebywa krowa z małym cielakiem. Wtedy mogłaby być jakaś sytuacja niekomfortowa dla człowieka. Myślę, że na razie nie mieliśmy takiej sytuacji i obyśmy nie doświadczyli takiej sytuacji. Bardzo panu dziękuję za zgłębienie tego tematu, za podpowiedzenie nam, jak się zachować, jeśli takiego żubra spotkamy. Przypomnę, że miałam przyjemność rozmawiać z panem Jakubem Myszakiem, leśniczym Nadleśnictwa Janów Lubelskich. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
W Nadleśnictwie Janów Lubelski zagościł dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, pan Andrzej Borowiec. Dzień dobry, Daszbur. Dzień dobry, Daszbur. Powiedzieliśmy w naszej audycji, jak to się stało, że żubry znalazły się właśnie na terenie tego nadleśnictwa. Znalazły się poprzez ochronę tego gatunku. Takich projektów ochronnych leśnicy prowadzą dużo? Szanowna pani redaktor, na początek sprostowanie. W ramach swoich obowiązków jestem, że tak powiem, u siebie. Nie jestem gościem, tylko jestem u siebie. I to jest między innymi jedno z nadleśnictw 25, gdzie w zasięgu terytorialnym jest to Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. Także tutaj obecność moja jest związana z obowiązkami. A tutaj Janów Lubelski to jest taka perełka przyrodnicza tych właśnie terenów lubelskich z tego tytułu, że mamy to potężny kompleks leśnych, lasy janowskie, lasy biłgorajskie, aż pod Tomaszów, lasy józefowskie. To jest około 100 tysięcy hektarów tej całej powierzchni, i czyli idealne miejsce dla bytowania dużych nawet ssaków. I tak też tutaj się złożyło, że w ramach tego projektu ochronnego ogólnopolskiego jako Lasy Państwowe wychodzimy w takie wspólne działania i łączymy w takie wspólne działania, i tutaj jest właśnie grupa 11 żubrów, można rzec, janowskich. To tutaj jest właśnie w tych lasach to właśnie grupa tych żubrów, i to jest w ramach wykonywane zadań takich dodatkowych, ochronnych, i jako Lasy Państwowe takie działania podejmujemy, robimy, no, w przeciwieństwie do instytucji prywatnych, gdzie instytucje prywatne są zazwyczaj ukierunkowane na zysk i inwestycja w ochronę żubra, w ochronę łóżca, w ochronę małej retencji, bobra, wiele, wiele innych takich, co wykonujemy, to z punktu widzenia tego ekonomicznego to nie opłaca się dla tych prywatnych firm, i to jesteśmy takim ewenementem w skali Europy, a może świata, że tak potężne pieniądze, to są miliony, miliony, setki milionów złotych, gdzie lasy państwowe wkładają w ochronę przyrody, w odnowienie populacji. Gdzieś tam w mediach się przewijają jakieś ułamki, że tam kilka setnych procenta, to te, co tam zazwyczaj są przywoływane, te niskie wskaźniki jakby tutaj finansowania w ochronę przyrody, to jest pokazywane, ile lasy państwowe dają na zewnątrz w ochronę przyrody, na przykład wspomagają parki, ale my wykonujemy te działania ochronne, no, w szerokiej mierze, również można, redukując niektóre szkodliwe, wadliwe drzewa, czy drzewa, które są obce, to też jest ochrona przyrody, i my też tutaj się na tym nie płaczemy, tylko wykonujemy w ramach cięć pielęgnacyjnych, w ramach trzebieży, i to wykonujemy kosztem lasów państwowych. A tutaj jest ewenementem i przykład, który potężne pieniądze inwestujemy jako lasy państwowe, jest właśnie odbudowa populacji żubra, gdzie tutaj właśnie rozmawiałem z nadleśniczym Kośmierczakiem, gdzie ta populacja jest zdrowa, gdzie jest naprawdę zadbana, i cel jest, nie jest do końca taki, żeby tutaj oko cieszyć w lasach janowskich, ale tak naprawdę cel jest dużo, dużo ważniejszy, a mianowicie należy, tak jak naukowcy doszli do tego, polscy naukowcy, rozdrobnić tą populację polskiego żubra z tego tytułu, że wtedy mamy mniejsze możliwości infekcji chorób, i te genotypy, te w populacji zupełnie oddzielona jest, zdrowsza i lepiej się rozwija. Bardzo się cieszę, że właśnie w naszej rozmowie wybrzmiało to, że ochrona przyrody to nie jest tylko dbanie o rozród jakiegoś gatunku, czy na przykład nasadzenie nowych drzew, ale właśnie kontrola, na przykład poprzez ścinanie drzew lub zahamowanie rozrodu danego gatunku, żeby nie stał się on ekspansywny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że miałam przyjemność rozmawiać z panem Andrzejem Borowcem, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i w Lublinie, i wspólnie zapraszam wraz z Pawłem Michalskim już w kolejną środę na kolejną audycję z cyklu 100 lat Lasów Państwowych. Zobaczą Państwo, jakie nadleśnictwo odwiedzimy w kolejnej audycji. Dziękuję za uwagę. Daszbur! Daszbur!